W sprawie napaści Rosji na Ukrainę papież Franciszek twierdzi, że wszyscy jesteśmy winni. Ale w sprawie ukrywania księży pedofilii kardynał Stanisław Dziwisz jest według Watykanu niewinny. Dziwisz się? Cezary Kłosowicz, Iść pod prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa, to jest Iść pod prąd na żywo, dosadna publicystyka z garścią humoru od poniedziałku do piątku o godzinie 13, a moimi gośćmi są redaktor Szymon Piegza, Onet Wiadomości, witamy. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. I pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Iść pod prąd. Witam bardzo serdecznie. Nuncjatura apostolska poinformowała, że Stolica Apostolska zbadała dokumentację dostarczoną przez kardynała Angelo Baniasco, zebraną podczas jego wizyty w Polsce w zeszłym roku, której celem była weryfikacja niektórych przypadków związanych z działaniem kardynała Stanisława Dziwisza. I oto werdykt. Analiza zebranej dokumentacji pozwoliła ocenić te działania kardynała Stanisława Dziwisza jako prawidłowe i w związku z tym Stolica Apostolska postanowiła dalej nie procedować. Redaktor Szymon Piegza, pan złożył do nuncjatury popieskiej oficjalne zawiadomienie, aby zbadać między innymi działalność kardynała Dziwisza i jego zaniedbania. Czy jest pan z tego werdyktu zadowolony? Trudno mówić o zadowoleniu i myślę, że i ja, i panowie, i nasi widzowie podzielają taki pogląd, że w zasadzie tutaj trudno mówić o jakimkolwiek zadowoleniu. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie na pewno, które sam sobie stawiałem i na które staram się odpowiedzieć, to czy jestem zaskoczony. I tutaj może akurat ciekawostka, bo zaskoczony nie jestem, mówiąc krótko. To znaczy o wyniku prac papieskiej komisji i w zasadzie o jej werdykcie. Ja już pisałem w Onecie w ubiegłym roku, to było dokładnie w lipcu ubiegłego roku. I właśnie ten werdykt wedle moich informacji ówczesnych z lipca ubiegłego roku był taki, jak jest dzisiaj, to znaczy jak był kilka dni temu ogłoszony, czyli w zasadzie przeprowadzono postępowanie. Nie wiemy oczywiście w jakim trybie, jakie to było postępowanie, ale wiemy, że ta specjalna papieska komisja śledcza, bo co by nie mówić, ona na pewno miała uprawnienia śledcze, była w Krakowie, była w Polsce, o czym zresztą też jako w Onecie jako pierwsi informowaliśmy o tej komisji, bo oczywiście żadnych informacji, czy to z Watykanu, czy tym bardziej z polskiego episkopatu nie było. Nawet to jakby kolejna ciekawostka, nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, polski episkopat był tak samo zaskoczony tą informacją, jak myślę, że chyba nawet kardynał Dziwisz, bo polscy biskupi absolutnie nic o tym nie wiedzieli. Ta wizyta odbywała się w absolutnej tajemnicy, również przed polskim episkopatem, co jakby wskazuje też, no jednak jakie zaufanie i podejście do naszego kościoła ma chyba papież Franciszek i Stolica Apostolska. Znaczy może nie ogólnie, ale w zakresie przestępstw pedofilskich, bo jakby tutaj o tym mówimy, plus oczywiście tuszowania, bo w przypadku kardynała nie chodziło o przestępstwa sensu stricto, tylko raczej o ewentualne tuszowanie. No, dowiedzieliśmy się z tego komunikatu kilka dni temu, że wszystkie te decyzje, które kardynał podejmował, tutaj też dwie ważne informacje. Jakby co możemy z tego komunikatu, który przed chwilą Państwo widzieli na ekranie, co możemy z niego wyczytać, bo on jest dość lakoniczny. Do tego się niestety chyba już też przyzwyczailiśmy, co uważam, że jest absolutnym błędem, że ten komunikat niewiele nam w ogóle cokolwiek wyjaśnia. A myślę, że po tych komunikatach apostolskich jest więcej pytań niż odpowiedzi. Ale na pewno są ważne dwie rzeczy. To znaczy papieska komisja badała tylko niektóre, tam jest wyraźnie napisane tylko niektóre przypadki, więc pytanie oczywiście, które. A po drugie, te przypadki dotyczące okresu, kiedy kardynał Dziwisz był metropolitą krakowskim, czyli to był okres 2005-2016. Więc jednak nie badała wszystkiego. I tutaj anuncjatura przyznaje wprost, że Stolica Apostolska nie badała wszystkiego. No tak, ale odpowiadając krótko, nie jestem zadowolony. Myślę, że to jakby mniej istotne jest tak naprawdę
Moja opinia tutaj, być może jako sygnalisty, aczkolwiek to moje zgłoszenie było tylko pro forma, bo ja zgłosiłem to po prostu, o czym powszechnie wiadomo i o czym też pisałem, o czym myśmy też wielokrotnie rozmawiali na Państwa antenie. Tylko jakie przypadki Pan zgłosił właśnie? Tak, to była przede wszystkim sprawa Janusza Szymika, którą ja opisałem w Onecie 2 lata temu bardzo szczegółowo, no niespełna 2 lata temu, bo to był wrzesień 2020 roku, gdzie oczywiście postać kardynała Dziwisza występowała jednoznacznie, to znaczy kardynał Dziwisz dowiedział się o sprawie Janusza Szymika, wielokrotnie gwałconego przez proboszcza Międzybrodzia Bielskiego, Jana Wodniaka. Dowiedział się w 2012 roku i po tej sytuacji, po tym momencie, gdzie się dowiedział, no ksiądz Wodniak dalej był proboszczem i dalej niestety robił to, co robił wcześniej, więc nic się generalnie nie zmieniło. Dzisiaj się, plus jeszcze była jedna sprawa, o której ja pisałem również w reportażu dla Newsweeka. To była taka sytuacja, gdzie ksiądz, podopieczny księdza kardynała, ksiądz Łukasz K., został przesunięty z jednej parafii na drugą w momencie, kiedy toczyło się już wobec niego prokuratorskie śledztwo, które właśnie szło w kierunku wykorzystywania seksualnego nieletniej. I finalnie ten ksiądz został skazany za to przestępstwo, więc to jakby nie była tylko mrzonka czy oskarżenie i podejrzenia, tylko po prostu to była bardzo poważna sprawa, a ksiądz kardynał odsunął tego księdza dopiero w momencie, kiedy już był akt oskarżenia. No a o sprawie powinien się dowiedzieć jednak wiele miesięcy wcześniej. I takich spraw na pewno było więcej. Mało tego, ja już też wiem i znam na tyle, ile mi się udało poznać kulisy prasy. Oczywiście w pewnym może tylko obszarze i pewnym stopniu, ale kulisy pracy tej komisji papieskiej. I wiemy, że spraw, które interesowało kardynała Baniasko, było więcej. Było ich kilka po prostu, mówiąc krótko. No i właśnie, akurat werdykt jest taki, że w tych wszystkich sprawach kardynał zachował się poprawnie. Pastor Paweł Chojecki, jak ty oceniasz ten werdykt i jakie on ma znaczenie? No może tam o werdykcie to szkoda gadać, bo tu już taki mem podałem, polubiłem też u siebie na Twitterze, który też zainspirował nasz tytuł, że wszyscy jesteśmy winni, z wyjątkiem tu niepokalanie poczętego kardynała Dziwisza. To szkoda gadać, ale myślę, że ta druga część twojego pytania to bardziej mnie interesuje, jeśli chodzi o odpowiedź, to znaczy jakie są skutki albo jakie są przyczyny tej decyzji, nie? Bo to, że Watykan kłamie, to jest coś oczywistego. To, że kłamią biskupi, to jest też coś oczywistego. To, że kłamią katolickie środowiska, to jest coś oczywistego. Film Boston, jak ten śledztwo dziennikarskie Boston Globe to pokazało w Bostonie. Tam, gdzie można powiedzieć taka sitwa elity katolickiej ma się dobrze, to praktycznie nie można ruszyć księży pedofili. Oni dalej bezkarnie gwałcą. Film Spotlight to pokazuje w sposób bezdyskusyjny, ale to pokazuje też ten film, że w Stanach Zjednoczonych istnieje coś takiego jak wolne, niezależne dziennikarstwo i społeczeństwo obywatelskie. No, redaktor Piegza, powiedzmy, że zrobił swoją robotę. Ja nie kwestionuję absolutnie tego, co zrobił pan redaktor, ale chodzi mi o to, że nie było takiego jasnego frontu potępienia we wszystkich mediach i nagłaśniania tego. To jest niedosyt, który mam do polskich mediów, a jeszcze większy niedosyt do polskiego społeczeństwa, bo kiedy takie skandale rozgrywały się w Stanach Zjednoczonych, czy później w Irlandii, to społeczeństwo reagowało oburzeniem, przestawało chodzić do kościoła. I wtedy katolickiego. I wtedy hierarchia katolicka, nie chcąc nawet prawdy powiedzieć, musiała zacząć prowadzić poważne śledztwa. U nas dziennikarze zajmują się tylko wyjątkowo. Obok pana redaktora niewielu można pokazać, którzy by tak odważnie chcieli tę sprawę zgłębiać. I oczywiście społeczeństwo jak gdyby nie chce przyjąć do wiadomości prawdy, że ich dzieci, ministranci, są gwałceni przez wielu księży i wikarych, kleryków różnych, a biskupi kryją to na potęgę, a Watykan mówi niewinny. Redaktor Szymon Piegza, jak pan ocenia, dlaczego taki werdykt wydał Watykan? No, wydaje się, że informacje o zaniedbaniach kardynała Dziwisza no, są powszechnie znane i no, trudno im zaprzeczyć.
Ja się zgadzam z takimi teoriami, czy z takimi tezami ekspertów, to chociażby ksiądz, były ksiądz, teraz już osoba świecka, profesor Tomasz Polak, który twierdzi, po prostu mówiąc krótko, że kardynał zbyt wiele wie i ukaranie go byłoby bardzo mocno ryzykowne, a wręcz zbyt ryzykowne, to znaczy można by było wtedy już się zastanawiać, co, w jaki sposób kardynał swoją wiedzę jeszcze może wykorzystać. I wydaje mi się, że jest coś na rzeczy, to znaczy, no właśnie, tyle ja się postarałem dowiedzieć na temat tej pracy kardynała Baniasko i specjalnej śledczej komisji z Watykanu, która była tutaj przez dosłownie 9 dni, jak dobrze pamiętam, w ubiegłym roku. No więc sami Państwo widzicie, że to jest bardzo krótki okres i no i też jakby to też świadczy, myślę, trochę o tym, jak, z jakim może nie zamiarem, ale jakie było tempo pracy tej komisji. No 9 dni naprawdę nie można zbyt wiele zrobić. Mało tego, ja wiem, mam też te informacje potwierdzone, że kardynał Baniasko, ani kardynał, ani jego komisja nie spotkała się z osobami pokrzywdzonymi przez księży pedofili, między innymi właśnie w sprawach, w których występował gdzieś tam kardynał Dziwisz. Nie spotkała się również z sygnalistami, o których ja też właśnie powiadamiałem Stolicę Apostolską. I to ostatnie moje powiadomienie było w ubiegłym miesiącu, więc sprawa cały czas na bieżąco, no bo oczywiście wierzyłem głęboko w to, że jednak ktoś się odezwie, prawda? No, kardynał Baniasko był w ubiegłym roku w Polsce, ale liczyłem, że skoro nie znamy jeszcze oficjalnie werdyktu, no to może jeszcze sprawa trwa, jest w toku i może faktycznie ktoś się zatykano odezwie do tych polskich osób zranionych, skrzywdzonych, ale również do sygnalistów. I to jest też ciekawe, że tymi sygnalistami były osoby duchowne. To byli księża, którzy po prostu chcieli stanąć w prawdzie i stanąć na, może nie na czele, ale być po tej drugiej stronie i po prostu zrobić cokolwiek, żeby uzdrowić tę sytuację i powiedzieć prawdę po prostu, jak było naprawdę. No nikt się do nich nie odezwał, więc a dzisiaj, no kilka dni temu, nie dzisiaj, mamy tą informację, że już sprawa jest zakończona i generalnie Stolica Apostolska nie widzi sensu, żeby ją procedować dalej. To też bardzo wiele pokazuje z mojej perspektywy jakby podejścia do samego tematu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, z tego co ja wiem, to nawet wynika, to nie jest wiedza tajemna, to wynika z takiego raportu eksperckiego, który przygotował dr Michał Skwarzyński, powiązany z Ordo Iuris dla kardynała Dziwisza, właśnie w jego obronie, bo to był raport jednoznacznie, czy analiza w jego obronie. No i z tej analizy wynikało, że w czasie, kiedy kardynał Dziwisz był metropolitą krakowskim, tylko miał 7 takich spraw, które wszczął jako metropolita, dotyczące molestowania, wykorzystywania seksualnego, i również te 7 zostały zgłoszone do Stolicy Apostolskiej, czyli po prostu otrzymał 7 zawiadomień, 7 spraw wszczął i 7 zgłosił do Watykanu zgodnie z instrukcjami kanonicznymi. Czyli generalnie okazuje się, że bilans wychodzi na zero, prawda? I moglibyśmy uznać, że generalnie, skoro takie informacje właśnie otrzymał kardynał Baniasko, a śmiem twierdzić, że właśnie takie informacje i takie obliczenia otrzymał, to generalnie wszystko jest w porządku. Ja bym jednak sugerował i komisji, i kardynałowi, żeby jednak przeszukać, naprawdę porządnie przeszukać, czy to kurialne archiwa w Krakowie, czy przede wszystkim porozmawiać z sygnalistami i z osobami skrzywdzonymi. I tam dopiero jest prawda. To znaczy, mam wrażenie, że nie obliczenia kardynała obliczeniami kardynała, ale warto jednak poszukać głębiej. Kardynał Baniasko spotkał się też z księdzem Isakowiczem Zaleskim. Tenże relacjonował to spotkanie między innymi portalowi OKO.press. Mówi, że pytał kardynał Baniasko między innymi, czy głównie o list, który ksiądz Isakowicz Zaleski wręczył kardynałowi Dziwiszowi w kwietniu 2012 roku. Miało być tam opisane właśnie 7 spraw, w tym sprawa Janusza Szymika. I jak twierdzi ksiądz Isakowicz Zaleski, żadna z tych 7 spraw nie została podjęta przez księdza kardynała. Ponadto do dziś nie wiadomo, co się stało z tym listem, bo już były 4 wersje publiczne. A to, że nigdy tego listu kardynał Dziwisz nie dostał, a to właśnie raport doktora Michała Skwarzyńskiego, w którym stwierdzono, że jednak ksiądz kardynał ten list odnalazł. Później Katolicka Agencja Informacyjna twierdziła, że doktor Skwarzyński źle zrozumiał i tego listu nie ma, a w końcu
Kuria Krakowska twierdziła, że nikt tego listu nawet nie szukał. No ale tu no, przeczy ksiądz Isakowicz-Zaleski wersji kardynała Baniasko, czy temu werdyktowi, że te wszystkie 7 spraw były przekazane, bo twierdzi, że 7 spraw nie zostało podjętych przez księdza kardynała. Może chodzi o inne 7 spraw i w sumie jest 14. Nie wiem, ale chciałbym jeszcze wrócić do tego, co mówił redaktor Piegza o tym, że... Tak jest. Ja pozwolę sobie tutaj wtrącić. To znaczy, no właśnie paradoksalnie te 7 spraw, o których mówi ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, to są różne sprawy. To nie chodzi o te 7 spraw, które wydarzyły się w czasie posługi metropolitarnej księdza kardynała Dziwisza w Krakowie. Znamy ten list, bo generalnie ksiądz Tadeusz Zaleski ten list opublikował w ubiegłym roku czy 2 lata temu na swoim blogu. Więc jest on ogólnodostępny, aczkolwiek pewne dane wrażliwe są po prostu ukryte. I faktycznie jest tak, że to są dwie różne zestawy spraw. I ja myślę, że ksiądz kardynał zajmował się rzeczy samej, chyba faktycznie czymś innym. I absolutnie zgadzam się tutaj z księdzem Isakowiczem-Zaleskim. Należy pytać kardynała, co się stało z tymi 7 sprawami, plus jeszcze tymi 7 otrzymanymi od księdza Isakowicza-Zaleskiego, bo również mam takie wrażenie, że stało się niewiele, a mówię to na podstawie chociażby tego, że numerem 1 wśród tych spraw była sprawa właśnie Janusza Szymika, gdzie wiemy, tak jak mówiłem wcześniej, być może ksiądz kardynał coś zrobił w tej sprawie. Bardzo byłbym rad i wdzięczny kardynałowi, gdyby powiedział publicznie co, ponieważ on nigdy tego nie powiedział. Mało tego, w korespondencji, w takiej pierwszej korespondencji ze mną, właśnie ja chyba o to pierwszy pytałem, pracując właśnie 2 lata temu nad moim tekstem, plus jeszcze pamiętamy, że pytał go później w tej sławetnej rozmowie, wywiadzie Piotr Kraśko w TVN-ie. Przecież przypominam państwu, że ksiądz kardynał zaprzeczał, że w ogóle taki list dotrzymał. No dzisiaj się okazuje, że po prostu kłamał i możemy to powiedzieć wprost i to są ustalenia też nie moje, ale chociażby śledczych prokuratorów z Żywca, którzy badali też tę sprawę i śledczy ustalili, że kardynał wiedzę na temat Janusza Szymika właśnie otrzymał w 2012 roku, a więc jest to, jak jakby koreluje to właśnie z datą tego listu. Więc wiemy dzisiaj, że kardynał kłamał, mówiąc najpierw mnie, a potem panu Kraśko, że o liście w ogóle nie wiedział i sprawy Janusza Szymika nie znał. No takich, jeśli mogę, kłamstw biskupów, kardynałów katolickich jest wiele. Podobna sprawa była w sprawie Bartka na procesie. Tam zdaje się chyba arcybiskup Gądecki obiecał, że dostarczy do sądu tam stosowne dokumenty, po czym powiedział, że ma sąd w nosie. No a sąd powiedział, że nic nie może zrobić, bo to ksiądz biskup sam obiecał, no to jak nie spełnił obietnicy, a nie było, sąd go nie wezwał do przekazania tych dokumentów, to tam i nic nie może sąd zrobić. Czy podobna sprawa też z Wielkopolski, gdzie pani sędzia wystąpiła do archidiecezji o wydanie dokumentów świadczących o winie księdza pedofila i powiedzieli, żeby pisała na berdyczów i mają ją, wiecie, gdzie. Także takich przypadków kłamstw, matactw, ukrywania i to już nie w ramach śledztw dziennikarskich, ale w ramach śledztw prokuratorskich czy sądowych jest multum w Polsce i zobaczcie państwo, gdyby jakakolwiek inna instytucja, czy kościół protestancki, było przeciwko niemu tyle dowodów, ile jest przeciwko mafii biskupów, to prokuratorzy i policjanci by jak w ulu tam pracowali przeszukując. Która knuria została przeszukana do tej pory? Odpowiedź retoryczna, wiadomo, pytanie. To jest państwo w państwie. Tu nie ma żadnej sprawiedliwości i żadnej jurysdykcji państwa polskiego nad mafią biskupów katolickich. No przed świętami wielkanocnymi arcybiskup Gądecki deklarował, czy Gazeta Wyborcza opisywała, że arcybiskup Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, deklarował, że dostarczy z Watykanu dokumenty w sprawie jednego z postępowań właśnie wobec księdza pedofila, no i okazało się, że nawet z Watykanu te dokumenty nie wyjechały i no nic się nie dzieje w tej sprawie, nie ma jakichś tu
nie wiem, jakoś od innych ludzi da się te dokumenty czy rzeczy wyciągać, no to od widać, biskupów nie. Widać, że prokuratura jest umocowana politycznie, no bo to jest narzędzie rządu i dopóki nie zmieni się władza z tej katolicko-komunistycznej, to dalej ta władza będzie kryła biskupów. To jest oczywiste dla mnie jak dwa razy dwa. Arcybiskup Gądecki tutaj, nie zastosował się do dwutygodniowego terminu, jednak nie został ukarany. Redaktor Szymon. Jeśli mogę, bo ja ten tekst pamiętam faktycznie i pamiętam też tę sprawę. Tutaj by należało tylko sprawdzić dokładnie, co powiedział arcybiskup Gądecki w sądzie. Bo ja mam wrażenie, że arcybiskup wyraził się trochę bardziej, oczywiście nieprecyzyjnie, a przez to bardziej sprytnie. To znaczy mam wrażenie, że on powiedział, że nie tyle dostarczy ten list albo te dokumenty, co postara się je dostarczyć. No to, to już wiemy, że jakby otwiera się całkowita, zupełnie inna przestrzeń. Bo to jest trochę tak, jak właśnie z kardynałem Dziwiszem, prawda? No, zarzucamy kardynałowi Dziwiszowi, że dowiedział się o sprawie Janusza Szymika i o tych jeszcze sześciu innych sprawach z listu księdza Zalewskiego w 2012 roku. No i dziś twierdzimy, że nic nie zrobił. Być może coś zrobił, prawda? I tak samo z arcybiskupem Gądeckim. Jeżeli się miał postarać dostarczyć dokumenty, być może się postarał, a być może to postaranie polegało tylko na tym, że wysłał list do Watykanu z pytaniem, czy w ogóle może to zrobić, no i dostał odpowiedź oczywiście odmowną, no bo nie może. Więc tak, no to kwestia jakby, ja mówię wyłącznie jakby o szczegółach, takich imponderabiliach, aczkolwiek ja myślę, że faktycznie należałoby przywołać dosłownie tą wypowiedź arcybiskupa Gądeckiego, bo ona wcale... zacytować za Gazetą Wyborczą. Mogę się zobowiązać, że zwrócę się do nuncjatury o udostępnienie tych dokumentów przez Watykan. No właśnie, to też widzi pan, to też wiele mówi, bo to nie powiedział wprost, że ja te dokumenty dostarczę, prawda? On powiedział, mogę się zwrócić. I być może się zwrócił. Z tym, że z jakim efektem, oczywiście wiemy, no, nic z tego nie wynikło, ale po prostu chcę zwrócić uwagę na to, że biskupi celowo używają takiego języka, który otwiera możliwości do różnych tutaj interpretacji. Takie mam wrażenie. A to, czy się biskup Gądecki zwrócił, czy nie zwrócił do nuncjatury, to właśnie to samo pytanie do kardynała Dziwisza. No, co zrobił w sprawie Janusza Szymika? Niestety cały problem, mam wrażenie, z kardynałem Dziwiszem na przykład, polega też na absolutnie braku transparencji ze strony samego zainteresowanego. To właśnie w interesie przede wszystkim kardynała powinno być, żeby ta sprawa była transparentna i żeby ją wyjaśnić, a kardynał nie robi nic, wręcz uważam, że robi wszystko, żeby tych spraw nie wyjaśniać i żeby jak najbardziej tylko je w jakiś sposób zaciemnić. No, chociażby to, co mówiłem wcześniej, czyli właśnie te kłamstwo. Ja już dziś wiem, że po prostu mnie ksiądz kardynał okłamał, ale okłamał też po prostu wiele milionów widzów TVN-u, gdy mówił w rozmowie z Piotrem Kraśką, że Janusza Szymika listu nigdy nie widział i nie pamięta. No to są po prostu, mówiąc krótko, w mojej ocenie nie przypadki, tylko jednak tendencyjne działanie, które no właśnie kończy się, jak się kończy, to wszyscy wiemy. Właśnie mówiłem, że teraz, kiedy wiemy już, że najwyższy dostojnik katolicki w Polsce kłamie, łże, można tak powiedzieć, naśmiewa się z ludzi, pluje katolikom w twarz, a oni dalej mówią, że nic się nie stało, że to tylko deszcz padał. Myślę, że tu jest no, wiele różnych czynników, taka feudalna postawa, brak konkurencji, no to wiele razy o tym mówiliśmy, ale tu jest jeszcze ten czynnik Jana Pawła II. Dziwisz wie, że jest winny, wie, że na niego są dowody zarówno jeśli chodzi o afery międzynarodowe, jak afera Legionu Chrystusa i szefa tego interesu de Golado, jak też krajowe afery właśnie z tymi, no jak już i wiemy, 14 przypadkami różnych kryminalnych spraw, których nie wyjaśnił kardynał Dziwisz, ale on wie, że ruszenie jego to oznacza praktycznie koniec kultu Jana Pawła II. I dlatego on się śmieje w twarz całej Polsce i całemu światu katolickiemu też, bo wie, że nikt z biskupów, z kardynałów, papież Franciszek nie zrobi nic, żeby powiedzieć prawdę o Janie Pawle II. No to jest proste jak dwa razy dwa. Jarosław Makowski. Ja myślę faktycznie, że...
Jeśli tylko mogę tytułem, jeszcze tylko zakończenia. Ja myślę, że faktycznie kardynałowi na dobrą sprawę do głowy to nie przyszło, że doczeka takiego momentu i tutaj wcale, i tutaj nawet, może to jest zaskakujące, ale tutaj ja nawet byłbym w stanie mu uwierzyć w to, zważywszy na jego wiek, też jego kondycję obecną dzisiaj. Ja mam wrażenie, że faktycznie do głowy mu nigdy nie przyszło, że ktoś jeszcze będzie go w ogóle te sprawy pytał. Prawda? Kardynał jest już prawie 10 lat na emeryturze, za niedługo w przyszłym tygodniu skądinąd ma będzie obchodził 80 już po trzecie albo czwarte urodziny, więc on od lat żyje spokojnie w Krakowie, oczywiście w pałacu przy ulicy Kanonicznej na samym Bawelem, ale wydaje mi się faktycznie, że do głowy mu to nigdy nie przyszło, że ktoś jeszcze w ogóle na stare lata będzie o sobie pytał i próbował je wyjaśniać. I bardzo symptomatyczna reakcja kardynała właśnie w filmie Don Stanislao u Marcina Gutowskiego, kiedy zapamiętałem taki cytat, że ksiądz kardynał pyta dziennikarza, że no na miłość boską, no w mojej ojczyźnie, której służyłem tyle lat, takie rzeczy, jeszcze takie śledztwa wobec mnie się toczą zupełnie niesprawiedliwe. To jest chyba właśnie problem, to znaczy tej mentalności, która u kardynała jest i ona jest aż do dziś, bo to też myślę warto na koniec tylko o tym powiedzieć, że po tej piątkowej decyzji o ogłoszeniu nuncjatury apostolskiej decyzji właśnie w sprawie kardynała, kardynał Dziwisz wydał swoje własne oświadczenie. I w tym oświadczeniu również padły bardzo ciekawe słowa, ja sobie postaram je się szybko znaleźć. O właśnie tak, to jest to co pokazujecie. I jest takie zdanie. Mam nadzieję, że dzisiejszy komunikat przyczynił się nie tylko do wyjaśnienia sprawy, ale także do przywrócenia pokoju ducha wszystkim osobom, które czuły się dotknięte posądzeniami, z jakimi się spotkałem. Więc no, widzimy, gdzie i w jakim świecie tkwi kardynał Dziwisz cały czas. I mam, jakby ja tutaj się zgadzam z publicystą panem Terligowskim, rzadko może to robię, ale teraz muszę powiedzieć, że się z nim zgadzam, gdzie pan Terligowski słusznie zauważył, że według kardynała jedyną ofiarą w tej całej sprawie jest on sam. I to jest chyba najsmutniejsze i pokazuje też w jakiś sposób obraz z polskiego kościoła. Jarosław Makowski, dyrektor Instytutu Obywatelskiego, pisze w Newsweeku właśnie o tej sprawie, między innymi właśnie dlaczego Dziwisz, kardynał Dziwisz nie będzie przez no, Kościół katolicki czy przez hierarchię sprawiedliwie osądzony, choć on sam w komunikacie stwierdził, że właśnie został sprawiedliwie potraktowany i dziękuję. Jarosław Makowski. Po trzecie, nie jest tajemnicą, że kardynał Dziwisz, który był sekretarzem Jana Pawła II, to chodząca szafa tajemnic Watykanu. Wyrok w jego sprawie wydali ludzie, którzy są jego znajomymi, kolegami, ludzie, których możemy się domyślać, niejedną tajemnicę zna były sekretarz papieża Wojtyły. Jakie tajemnice może znać kardynał Dziwisz, które by tak wstrząsnęły kościołem czy Polską? Redaktor Szymon Piegza. To znaczy, ja przyznam szczerze, że ja się nie zajmowałem w swojej pracy tą przeszłością kardynała z czasów, kiedy właśnie był u boku Jana Pawła II i spędził ten pontyfikat w Watykanie. Mnie bardziej interesowało i faktycznie żywo cały czas interesuje ten okres, kiedy on był metropolitą krakowskim. Dlatego właśnie bardzo blisko się temu przeglądałem i to relacjonowałem. Absolutnie też zgadzam się z panem Makowskim czy z szeregiem publicystów, gdzie generalnie wyjaśnienia wymagają oczywiście również te czasy i ten okres, kiedy kardynał był w Watykanie. Tutaj jest właśnie, tak jak mówił pastor Chojecki, sprawa czy to tego Lado, czy już zlaicowanego raczej kardynała Theodora McCarricka amerykańskiego, więc tych spraw jest więcej. Nie ukrywam, że to też oczywiście było mnie jako zaskoczenie, kiedy w ubiegłym roku dowiedzieliśmy się, że komisja specjalnego wysłannika właśnie kardynała Baniasko do Polski będzie badała tylko ten okres, kiedy kardynał był metropolitą. Ja myślę, że przede wszystkim to oświadczenie nuncjatury, a przez to Stolicy Apostolskiej, nie wyjaśnia nam niestety zupełnie nic. Mało tego, i to się wpisuje niestety w jakąś złą i tragiczną praktykę oświadczeń nuncjatury, mamy więcej pytań niż odpowiedzi po tych komunikatach, więc tym bardziej uważam, że przed nami jeszcze bardzo dużo pracy, również dziennikarskiej, żeby pewne rzeczy stały się jasne. Nie liczę już chyba niestety już na współpracę z kardynałem, bo myślę, że miał swoją szansę, miał swój czas
i chociażby po tych moich reportażach, czy nawet po filmie Don Stanislao, mógł, zresztą on zapowiadał pewne gesty, chociażby spotkania właśnie chociażby z Januszem Szymikiem i rozmowy, czy to właśnie miało służyć przeproszeniu, nie wiem, ale w każdym razie do tego spotkania tej pory nie doszło. Więc ja myślę, że kardynał miał swoją szansę, a z niej nie wykorzystał. Zresztą to oświadczenie właśnie, które przed chwilą cytowaliście, też pokazuje jasno, gdzie dzisiaj jest kardynał. I to jest smutne. Uważam, że absolutnie sprawa nie została wyjaśniona i należy też wyjaśnić te czasy, kiedy kardynał był w Watykanie u boku Jana Pawła II i należy to zrobić przede wszystkim właśnie przez wzgląd Jana Pawła II. No właśnie, ale czy coś się jeszcze może wydarzyć w sprawie kardynała Dziwiszek? Co, no dziennikarze mogą oczywiście opisywać kolejne sprawy, ale czy coś praktycznego, nie wiem, co katolicy w Polsce mogą zrobić, żeby te sprawy faktycznie sprawiedliwie osądzić? Wydaje się, że tutaj sytuacja faktycznie jest, no już nie chcę powiedzieć, że beznadziejna, ale chyba tak, chyba nie można też, no bo jak długo możemy się okłamywać. Nie wydarzyło się nic, tak jak mówiłem, ja regularnie dostarczałem pewne informacje do Stolicy Apostolskiej, nawet byłem osobiście miesiąc temu w tym temacie i również pewne dokumenty w mojej ocenie ważne, ale też nie tylko dokumenty, po prostu kontakty zostawiłem, do osób, z którymi wysłannicy papieża mogliby porozmawiać i przekazać dokładnie to samo, co przekazali mnie, a co ja opublikowałem w swoich artykułach. Jeśli chodzi o tego typu sprawiedliwość i tego typu wyroki, to myślę, że tutaj powinniśmy raczej porzucić nadzieję. Ja dalej będę robił swoje, dalej będę sprawy opisywał. Wiem już o dwóch kolejnych sprawach, które mam teraz na warsztacie i jedną z nich to jest właśnie sprawa, którą kardynała Baniasko szczerze i mocno interesowała, ponieważ jest to ksiądz, który faktycznie został skazany, miał zarzuty, został skazany za czasów kardynała, również zmieniał parafię, aż w końcu trafił do domu księży emerytów, gdzie został po prostu zlaicyzowany wyrokiem papieża Franciszka. Więc tych spraw jest więcej. To tylko tyle mogę zapewnić. No, wspomniany Tomasz Terlikowski, ale nie tylko, stwierdził, że może trzeba Kościół w cudzysłowie zagłodzić, przestać dawać na tacę. Eliza Michalik niedawno na swoim kanale stwierdziła, że po prostu żaden przyzwoity człowiek nie powinien chodzić do kościoła katolickiego. Jak oceniacie takie apele? No tak, ja właśnie w tym kierunku bym szedł, że tu pamiętam taki zachwyt papieżem Franciszkiem u części takich Polaków, którzy chcieli prawdy, mówię o katolikach, i liczyli, że papież Franciszek wreszcie przerwie tę zmowę milczenia Kościoła katolickiego na temat zbrodni pedofilii. No ja mówiłem, że na pewno tak nie będzie, że to będą tylko słowa, to będą tylko gesty pod publiczkę, a nie będzie żadnych postępowań, żadnego odkrycia prawdy, żadnych dotkliwych kar, szczególnie dla wyższych hierarchów. No to tam widzicie, kto miał rację. I tutaj, tu zgadzam się też z panem redaktorem, że nadziei na to, że Watykan postąpi w sposób chrześcijański, nie ma. Nie ma żadnej nadziei na to, dlatego każdy katolik powinien teraz w swoim sercu zdecydować, czy chce tę organizację religijną dalej popierać. Bo jeśli będziesz dalej popierał Kościół rzymskokatolicki, będziesz popierał zło wcielone. To jest prawda oczywista dla uczciwego człowieka. Dlatego właśnie tak wielu Amerykanów w Bostonie wywarło presję właśnie przestając chodzić, przestając wspierać finansowo, podobnie w Irlandii. No a w Polsce no to jest jak jest. I redaktor Szymon Piek za ostatnie słowo. Ja no, na pewno nie byłbym we własnej ocenie tak radykalny, aczkolwiek no tak, no, obserwuję, cały czas uważam się za osobę wierzącą i obserwuję to, co się dzieje w Kościele, tym bardziej z tej perspektywy może drugiej, zakulisowej, bo myślę, że mamy też taką wiedzę, operujemy wiedzą i doświadczeniem, którego nie posiada zwykły katolik. No i niestety muszę powiedzieć, że widząc ten obraz, czy ten kościół z drugiej strony, takiej bym powiedział wewnętrznej, czy od podszewki, no wygląda on coraz gorzej. I ja się akurat chyba faktycznie mogłem zaliczyć do tych osób, które z pontyfikatem papieża Franciszka liczyły i miały wielkie nadzieje. Aczkolwiek widzę, no i właśnie obserwuję, że od jakiegoś czasu idzie to w tym kierunku, absolutnie w tym kierunku. Nie wiem, czy jeszcze jest jakaś nadzieja.
Dziękuję bardzo. Jeśli jedno zdanie co do tych wierzących i chodzących do kościoła, nie? Gdyby, ciekaw jestem, czy ktoś zrobił taką statystykę, może pan redaktor wie, żeby poziom wiary, zaufania do Boga, znajomości Biblii zbadać wśród osób chodzących do kościoła i katolickiego i tych niechodzących. Ja stawiam tezę, że więcej wierzących będzie wśród tych niechodzących do kościoła. Ciekawe, można by to zbadać. Dziękuję bardzo. Szymon Piegza, redaktor Onet Wiadomości, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia. Teraz za chwilę powiemy jeszcze o wolności słowa, wolności wyznania i o tym, jak lewica zachęca do czytania Biblii. Spokój, to widzę, że tak powiem, zrobiłem miękkie przejście do tego tematu, tym swoim challenge'em. Ale wcześniej mamy rocznicę, dzisiaj 10. rocznica powstania Fundacji Twój Ruch. Zobaczmy, jak to się zaczęło. Jest młodzieżowa fundacja, która współpracuje z telewizją Idź Pod Prąd. Zobaczmy, jak to 10 lat temu wyglądało na samym początku. My nie. Dlatego założyliśmy ten portal. Chcemy stworzyć przestrzeń, nie tylko internetową, w której młodzi ludzie mogliby się zorganizować. Stworzyć kontrkulturę, dorób ta co chce ta. W skrócie chodzi o to, żeby zamiast marnować swój potencjał, zrobić coś niezwykłego. 4 lata temu Alex i Brett Harris, dwaj bracia bliźniacy, napisali książkę Rób trudne rzeczy. Zbuntowali się przeciwko idei, że młodość to czas wakacji od odpowiedzialności. Alex i Brett są protestantami podobnie jak my. Oni zmienili Amerykę. My chcemy zmieniać Polskę. W latach 60. hipisi wprowadzili rewolucję obyczajową, mówiąc nie dotychczasowej hierarchii wartości. A w to miejsce wstawili seks, narkotyki, anarchię. Więc dlaczego teraz nie moglibyśmy tego odwrócić? Wyzwaniem nie będzie pić, ćpać, spać z kim popadnie, żyć z dnia na dzień, najlepiej na utrzymaniu rodziców. Wyzwaniem może być kilka innych rzeczy. Odrzuć niskie oczekiwania. Przełam bariery. Wyjdź ze strefy bezpieczeństwa. Wyznacz sobie cel. Rób trudne rzeczy. Realizuj marzenia. Niech świat cię zapamięta. Zacznij od teraz. Teraz twój ruch. Teraz twój ruch. Teraz twój ruch. Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPPTV. Gramy i gnamy dalej! Tak to się zaczynało 10 lat temu i do dzisiaj trwa, a nawet chyba coraz więcej tam ludzi, osób młodych działa w Fundacji Twój Ruch. Zachęcamy też do wsparcia tych dzielnych młodych ludzi. Można to zrobić w sumie nawet tak jakby bezkosztowo, bo przekazując 1% podatku dochodowego, który i tak no, trzeba zapłacić państwu, ale można o części zdecydować, gdzie pójdzie. Kwiecień się kończy, rozliczenia podatkowe w szczycie, także można to zrobić. Widzicie numery na ekranie, numer KRS 00004562599.
No miło było zobaczyć was 10, tak? 10 lat temu. 10 lat temu to widzieliście jeszcze takich no, podlotków trochę, przepraszam Czarek, że tak cię nazwę w tamtym okresie i dziewczyny. Zobaczcie, garstka młodych ludzi i jakie owoce po 10 latach, bo praktycznie to wszystko, co tu widzicie, cała telewizja, to właśnie z zapału, z marzeń, z wizji i z ciężkiej pracy właśnie tej garstki młodych ludzi na początku. Oczywiście ja tam gdzieś też byłem w tle, ale no tu się nie pchałem na afisz, no bo do tych hipisów to ja już nie pasuję. Ale później dołączali innych. Dzisiaj mamy już duży, profesjonalny zespół korespondentów w całym świecie, w całej Polsce i tak dalej. Widzicie, jak zdeterminowani ludzie, oddani Jezusowi Chrystusowi, szczerze, a nie tylko, wiecie, zewnętrznie jak faryzeusze czy biskupi i kler katolicki. Zobaczcie, jakie efekty dla Polski w ciągu tak krótkiego czasu przy rozpoczęciu praktycznie od zera przez garstkę osób. Niech to będzie dla wszystkich zachętą. Dziękuję też tym wszystkim, którzy wspierają naszą telewizję, ten nasz taki też szerszy projekt duchowo-społeczny dla Polski, Mega Kościół, bo macie w tym udział. Wielu. To już wiecie, no tysiąca czy paru tysięcy osób nie pokażemy, tak jak tej garstki na początku. Ale wiedzcie, że każdy z was to jest bardzo ważny element tego muru. Dlatego też dziękuję tym, którzy już wsparli nas w tym miesiącu. No i wiem, że finisz jak zwykle będzie gorący, ale z sukcesem. Finisz będzie w sobotę, czyli trochę trudniejszy finisz ze względu na... No i święta były, to nie nadawaliśmy na żywo. Niedziałanie. A nie nadawaliśmy na żywo, ale za to wypuściliśmy... Dwa filmy. Filmy, reportaże wspaniałe, polecamy. Jeszcze inne wersje językowe są w trakcie dokańczania, także będzie jeszcze co rozsyłać też za granicę. A finisz w sobotę, a dziś poniedziałek i mamy gitar 650, także jeszcze 350 trzeba zebrać, drodzy Państwo. Dużo poważne wyzwanie, a o mediach wspomniałeś i o akcji uratowania 60 sierot z Mariupola. To wyobraźcie sobie, bo polskie telewizje to jeszcze tam jakoś nie tego. Polskie media to tylko ruską propagandę, ruską narrację potrafią w tej sprawie sprzedać. No może redaktor Skowroński się wyłamał, ale to na takim branżowym, małym portalu powiedział dwa zdania, że to, co już na przykład zrobił Newsweek, to już było no, coś obrzydliwego, a media na Tajwanie. Bo mówiliśmy o mediach amerykańskich, o mediach meksykańskich. No to teraz pani redaktor Hanna Shen donosi nam, że na Tajwanie też napisano o tej akcji. Także cieszymy się i dziękujemy. Czekamy na polskie telewizje. Także zachęcamy do oglądania i przekazywania innym filmu uratowane z Mariupola. Dam im taki handicap na wejściu. O. Jeśli chcecie ten film pokazać do polskich telewizji głównego ścieku, przepraszam, nurciku, nie? Oddamy wam bez praw autorskich. Napiszcie bez royalties, bez opłat. Napiszcie do nas i otrzymacie od nas zgodę na publikowanie tego filmu. I teraz czas szybko, już tu właśnie już pędzą, żeby ten film pokazać, nie? Nasi widzowie wiedzą, jaka będzie reakcja tych dziennikarzy. Tak. Czy to telewizje, czy jakieś platformy streamingowe, bardzo proszę, zapraszamy. Piszcie do nas, dostaniecie oficjalne pozwolenie na kolportowanie tego filmu. Uratowane z Mariupola. A teraz temat, który zapowiedziałem wcześniej. Projekt Solidarnej Polski, o którym już trochę wspominaliśmy, ale teraz może trochę więcej. Otóż wygląda on tak. Artykuł 196 miałby się zmienić w kodeksie karnym na: kto publicznie lży lub wyszydza Kościół lub inny związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej, jego dogmaty lub obrzędy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. I jeszcze paragraf 3 dodam. Jeżeli sprawca dopuszcza się tego czynu w czasie i miejscu odprawiania nabożeństwa lub wykonywania innego aktu religijnego lub za pomocą środków masowego komunikowania,
czyli na przykład to, co my robimy, mówimy w internecie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tak, czyli ma być cichosza. Ruki po szwam i cichosza. Kto publicznie lży lub wyszy za Kościół, jego dogmaty lub obrzędy, czyli jakby ktoś poszedł na niedzielę palmową, powiedział, ale śmieszna palma. Albo, ale im palma odbiła. To 2 lata. No nie, bo jak... Nie, to już 3, bo to podczas to wykonywania. Podczas wykonywania obrzędów. I jeszcze jak to na przykład bloger albo, albo no, to telewizji już... internet, to już 3. To 3, Czarek, to nie ma żartów. To nie ma żartów. To jest wolność słowa a la kato komuna, nie? No bo to zobaczcie, tu, że tak powiem, życzenie jest od biskupów katolickich, a rząd Prawa i Sprawiedliwości, socjalistów, nie, no, że im to życzenie od razu, tu akurat nie Prawa i Sprawiedliwości, bo jeszcze Prawo i Sprawiedliwość to tak troszkę dystansuje się od tego projektu, ale tam jakaś tam Polska, nie, czekaj, Solidarne Chiny, nie, Solidarni z Huawei, czekaj, jakieś coś to jest, no Ziobro i spółka, no, to oni. Tak sobie wymyślili. Tak chcą zdobyć z jednej strony wsparcie najważniejszych osób niestety w państwie polskim, czyli biskupów katolickich, a z drugiej strony chcą się takiemu, że tak powiem, fanatycznemu elektoratowi katolickiemu w jakiś sposób przypodobać, że jeśli Kaczyński ich wyrzuci z tej łajby, no tam różne rzeczy mówią na razie, ale ja tam wątpię, żeby za dużo Ziobro wie, to tak jak z Dziwiszem, on też będzie niewinny, dopóki będą prokuratorzy z tego nadania. Także on sobie szykuje, że tak powiem, bazę wśród tych fanatycznych katolików, tylko że problem, że ta baza topnieje. Coraz więcej ludzi albo ma dość w ogóle Kościoła, albo sięga do słowa Jezusa Chrystusa i mówi, ale mnie ładowali w bambuko przez tyle lat. To challenge też dla ciebie. Weź do ręki. Zobacz, nie jest to jakaś ciężka lektura. Nie? Lekka, nie? Nieduża. Przeczytasz w parę dni całość. A jakbyś się zawziął, to podejrzewam, że jednego dnia byś też dał radę, nie? Warto. No to Bóg do ciebie napisał. I zobacz, jak cię księża katolicy od kołyski praktycznie, bo już wtedy abrakadabra nad tobą robią, jak cię ładują w bambuko. To ja pozwolę sobie przeczytać, ale z tej wersji, że tak powiem, rozszerzonej, ze Starego Testamentu jeszcze. Pierwsza Księga Królewska. Wzięli tedy cielca, którego im dano, oprawili go i wzywali imienia Baala od rana aż do południa, mówiąc Baalu, wysłuchaj nas, lecz nie było żadnej odpowiedzi. Wykonywali przy tym taniec kultowy wokoło ołtarza, który wznieśli. Więc to są obrzędy Związku Wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej. Właśnie. Tutaj razem z królem nawet. A gdy nastało południe, Eliasz zaczął drwić z nich, mówiąc, wołajcie głośniej, wszak jest Bogiem, ale może się zamyślił lub jest czym innym zajęty, lub może udał się w drogę, albo może śpi, niech się więc obudzi. No i tu, no, trzy lata więzienia Ziobro z Eliaszowi. Bierz się z Eliasza. No wyślij tam swoich prokuratorów, niech go tam przesłuchują, dręczą, męczą i tak dalej, może ci co z tego wyjdzie. No a wróćmy na poważnie. To jest z kilku powodów ustawa totalitarna, gotowa, może Putin by takie rzeczy mógł podpisywać, ale nie w państwie wolnych Polaków. Nie? Na to wolni Polacy nigdy nie powinni pozwolić. Nie? Dlaczego? Po pierwsze jest tu dyskryminacja. Dlaczego można lżyć kościoły i dogmaty, które nie są zarejestrowane przez państwo, a nie można lżyć tych, które są zarejestrowane przez państwo? Czy rejestracja kościoła przez państwo w jakiś sposób uświęca jego dogmaty? No nie róbmy se jaj. Nie róbmy se jaj. W Polsce na przykład jest bardzo znaczny ruch takich kościołów domowych, grup biblijnych, przeróżnych, nie? Oni nie mają uregulowanego stosunku prawnego, tam wiecie, ustawy i tak dalej, nie? Dlaczego oni mają być narażeni na inne traktowanie niż na przykład biskupi katolicy, prałaci, księża i tak dalej? No wytłumaczcie mi, jaki jest powód? Że ci są zarejestrowani, ci mają mafię, a ci są niezarejestrowani i szczerze kochają Jezusa Chrystusa, to ma być powód? To ma być ta różnica, że tych można, a tych nie można, czy odwrotnie? To tak jak teraz są z kolei karane jest obraza uczuć
religijnych, no a innych uczuć już... Ateistycznych już uczuć, nie, to już mówiliśmy. Cokolwiek by to miały być te uczucia religijne. Profesor Kilian tu, drwił sobie z tego pojęcia uczucia religijne, że to jest coś tak nieokreślonego, że można to używać w publicystyce, może gdzieś tam w psychologii, ale na pewno nie w prawie karnym, gdzie, wiecie, sędzia musi jasno, stąd dotąd jest wolność, a tu się zaczyna przestępstwo. No a weź mi twoje uczucia, czy moje uczucia religijne, co to jest w ogóle, jak to mierzyć? A teraz, zobaczcie, jeszcze PiS pozwala na to, a robi to Ziobro, bo powinien za to zostać zdymisjonowany, na pysk wyrzucony jako minister, jako prokurator generalny, bo przecież on jest zagrożeniem dla wolności słowa, jeśli takie projekty mu się w chorej głowie rodzą, nie? I on jeszcze przez różnych tamtych swoich przydupasów o nich ciągle mówi, bo już nie pamiętam, który to z wiceministrów tam, chyba jakiś na W, ale... W ogóle projekt został zgłoszony jako projekt poselski, żeby ominąć obowiązek konsultacji społecznych. No tak, tak. No to tam, proszę widzieć, oszustwo kato komuny od razu, że tak powiem, śmierdzi na odległość jak ruskie onuce albo chińskie. Chińskie, nowoczesne, Huawei. Prezentował go wiceminister Marcin Warchoł. Warchoł, tak, wiedziałem, że jakiś na W. W każdym bądź razie pierwsza sprawa to dyskryminacja. Dlaczego to tylko te, że tak powiem, państwowe kościoły, czy przez państwo zarejestrowane, mają mieć jakąś szczególną ochronę, a inne nie? Nie? To jest dyskryminacja jawna. Dalej, to jest... Kolejna faza takiego inkwizycyjnego traktowania Kościoła katolickiego. Bo oczywiste jest, że tutaj żadne inne kościoły nie będą bronione przez prokuratorów Ziobry, tylko będzie Kościół katolicki. Tak jak można to pokazać na podstawie dotychczasowych przepisów, nie ma żadnej sprawy kościołów protestanckich, gdzie byłaby taka właśnie ta obraza uczuć religijnych, nie? Są tylko katolickie procesy. To tylko grupy katolików, że tak powiem, donoszą, czyszczują na ludzi, którzy się z nimi nie zgadzają, którzy ich krytykują, i takich procesów kilkadziesiąt w Polsce jest. Nie? Właśnie o to pyta Józef na czacie. Te przepisy w każdą stronę będą działać? Nie. Józef, nie bój się, nie w każdą. Znaczy, nie miej nadziei, ani nie ucie. To jest obrona katabasów. To jest obrona kleru katolickiego i tyle. Nic więcej w temacie. Nie chodzi ani o żadną wolność, ani o moralność, chodzi o dobro biskupów katolickich. Koniec, śluz, to jest jedyny cel. Jak protestanci każdą mszę zaczną zaskarżać, będą wnioski przyjmowane? No dla nas to bluźnierstwo. Czystej postaci, jak chcesz, przeczytaj sobie 10 rozdział listu do Hebrajczyków właśnie z Nowego Testamentu. Zobaczysz, dlaczego, co tam Bóg mówi o katolickich ofiarach za grzechy. To sobie włos ci na głowie stanie, jak to przeczytasz. 10 rozdział listu do Hebrajczyków. Jeszcze raz, parametr, katolikom też bardzo to polecam. Czyli mamy dyskryminację, mamy nieostrą kategorię, to już pokazaliśmy, a teraz pojawia się jeszcze nowa nieostra kategoria, wyszydzanie dogmatów katolickich. No teraz, jak zdefiniować wyszydzanie? Czy jak ja powiem, dogmaty katolickie to bzdury, to jest wyszydzanie? Czy nie wyszydzanie, jak myślisz, Czarek? Panie sędzio. Myślę, że leżenie wtedy. Leżenie dogmatów katolickich. No to przecież zamyka wolną debatę religijną, czyli na najważniejsze sprawy na temat idei, na temat prawdy, na temat Boga, bo... Oczywiste jest, że tu dogmaty, czy jakieś inne rzeczy, prawdy wiary, bo przecież w innych kościołach w ogóle nie ma dogmatów. Zobaczcie, jak nawet terminologia jest pod biskupów katolickich skrojona, że o jakichś dogmatach jest, to tylko Kościół katolicki ma dogmaty. I teraz co te katabasy sobie uchwalą, nie? Na przykład, że jest UFO albo nie ma, nie? No bo oni tak mniej więcej takie dogmaty w ostatnich 100 latach to z tego poziomu sobie wymyślali. Nie, w ogóle nie z Biblii, tylko z kosmosu jakieś bzdety uchwalali. Na przykład nieomylność papieża w sprawach wiary. To koń by się uśmiał. No. Jaki on nieomylny? No popatrzcie na Franciszka. To on jest nieomylny? Gdzie? Jak on nawet Rosji nie pamięta, to jaka u niego nieomylność? Nie? Sowiecka ja. Także to są jaja jak berety i o takich dogmatów ma bronić państwo polskie i nie można będzie ich krytykować i wyśmiewać.
Kiedy to są, że tak powiem, z samego przytoczenia tych dogmatów, to już jest śmiech. I to właśnie już teraz będzie działać, no nie tak jak te uczucia, że ktoś zgłasza, że tu mnie bardzo uraziło i czy coś i... Tylko z urzędu. Tylko już jest... Ziobro zadzwoni, prokurator gdzieś tam w, no weź jakieś miasto, no w Katowicach czy coś, już biegnie i w tiurmu rewizja kajdanki, bo skrytykował, wyszydzał, żył dogmat katolicki. No to, to wiecie, to... Albo nie chce lata, takie albo... państwo robi Putin z razem z cerkwią tą moskiewską. No to mi się mieści w głowie. Ale to, że wolni Polacy na taki skandal powtarzają, pozwalają w ojczyźnie, w której wolność zawsze była na pierwszym miejscu, a wolność słowa jest jedną z najważniejszych wolności, to jeśli Polacy na to pozwolą, to znaczy, że skundliliśmy się jako naród całkowicie. Ale mam nadzieję, że to tylko mrzonki chorych tego otoczenia Ziobry. Wrócę jeszcze do Elizy Michali, która właśnie w swoim materiale Kościół kontra wolność mówiła o tej sprawie. No stwierdziła, że w ogóle ten przepis o uczuciach religijnych nie powinien istnieć, co też mówiła u nas jakiś czas temu. Stwierdziła, że jeszcze jedną zasadę prawną to narusza, że nikt nie jest sędzią we własnej sprawie. No a o uczuciach może sądzić tylko ten, kto je ma. No jeszcze dalej można by pociągnąć. Myślę, że jeśli na przykład protestanci są sądzeni za to, co mówią o katolikach, no to katolicy nie powinni być prokuratorami, sędziami i tak dalej. Nie uważasz? No, można tak. Na mnie sądził taki sędzia, który myślałem, że on kazanie jakieś katolickie mówi normalnie. Absolwent kulu, no, żeby było jasne. I on mnie, protestanta, ma sprawiedliwie osądzić, to też są jaja, no. W sprawie religii. W sprawie mojej krytyki dogmatów i durnot katolickich, no. I tu no, taki dość stanowczy apel wobec takich propozycji zmian, Elizy Michalik, wobec takich propozycji zmian w prawie, które w imię przekonań katolików mają nas wszystkich pozbawić naszych praw człowieka i praw obywatelskich, uważam, że żaden przyzwoity człowiek nie powinien chodzić do kościoła, powinien firmować, nie powinien być w ogóle członkiem kościoła. Każda osoba, która wobec tego, co się dzieje, firmuje swoim nazwiskiem i swoją obecnością tę instytucję, jest współwinna. Dokładnie tak. Tu już nie ma teraz, że ja nic nie wiem, nie wiedziałem, nie słyszałem. Nie? Tu już widać zbrodnie Watykanu, jeśli chodzi o stronnictwo i wspieranie Putina, a wcześniej komunistycznych Chin. Pamiętacie, jak kiedy był atakowany Hongkong, kiedy jego niezależność była tłamszona, papież nawet na modlitwie tam nie mógł, wykreślił. Było zdanie, że ma się tam modlić coś tam o Hongkong, to nawet to kazali mu wykreślić i on posłusznie za Judasza srebrniki, 2 miliardy dolarów rocznie z Pekinu wykreślił i ani słowa o Hongkongu. Teraz mamy sprawę Rosji, teraz mamy sprawę wojny Putina, zaatakowanie Ukrainy. To on jakieś bzdety o pokoju, o rozbrojeniu pieprzy, a nie powie ani słowa o orkach Putina, o zbrodniach, o totalitaryzmie rosyjskim i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze tam jacyś tacy nadwornik oszuści tam każą nam wierzyć, że on to robi po to, żeby uratować pokój na świecie. Otóż jak nas wszystkich wymordują i on będzie dalej pokój ratował? W ogóle Franciszek to robi, żeby nie zamykać drogi do nawrócenia Władimira Putina. No a ja to myślałem, że jak Jezus przyszedł, to mówił o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I to nie zamykało jakąś, i do dzisiaj nie zamyka ludziom. Ale on jest teraz tu zastępcą jego i lepiej robi. A i lepiej wie od Jezusa. A nie, no to teraz mi ten durny dogmat katolicki. Jeśli trzeba go było zastąpić, to znaczy, że coś źle robił. No już to właśnie widzicie, to jest dogmat katolicki, że papież jest vicario Christi, czyli zastępcą Chrystusa na ziemi. O, tu się Duch Święty, Biblia jasno mówi. Jezus mówi, ja odchodzę. A w moje miejsce przyjdzie inny pocieszyciel, Duch Święty. Nie żaden papieżyna. Eliza Michalik też wspomina taki argument. Ja często słyszę takie argumenty. Są dobrzy katolicy, katolicy nie zgadzają się z Franciszkiem, katolicy nie zgadzają się z kneblowaniem reszty obywateli, katolicy to, katolicy tamto, no, że są tam dobrzy księża, przecież są, no i tutaj trzeba jakoś tutaj zostać w tym kościele z tego powodu. No ale katolicy mają możliwość wyrażenia swojej opinii
czynem po prostu, na przykład nie uczestnicząc w działaniach takiej instytucji. Tak kończy Eliza Michalik. No to już wielokrotnie o tym mówiłem, wczoraj też kazanie na ten temat właśnie, dlaczego katolickie kraje są biedne, biedniejsze od krajów protestanckich, biblijnych. No dlaczego, drodzy katolicy? Przecież zobaczcie, kiedy pierwsza Hiszpania ruszyła na podbój tego świata, nowego świata, kiedy galeony złota przypływały, to Anglia była tam ubogim krewnym. A potem Anglia nawróciła się do Jezusa Chrystusa. Można powiedzieć, większość Anglików, czy spora część Anglików stwierdziła, że w Biblii jest prawda, a nie w Watykanie, nie w Rzymie dokładnie, wtedy tak to nazywano. I wypowiedzieli posłuszeństwo Watykanowi. Nie minęło kilkadziesiąt lat. Hiszpania to już było passé, a powstało protestanckie Imperium Brytyjskie. No, czy Bóg jest panem historii, czy nie? No jak tam? Jak to tam u was jest z tym? Do tego grona takich usprawiedliwiających czy broniących Kościoła dołączył Muniek Staszczyk, znany z zespołu T-Love, między innymi. To chłopaki... Nie miałem przyjemności zapoznać. Taka piosenka, chłopaki nie płaczą, to pewnie to nieprawda. Słyszałeś. To nieprawda. W Onecie mówi, pytany właśnie o to, co robi Kościół, co robi Franciszek, twierdzi: nie będę filozofował, ale nie ma Boga bez Kościoła, bo gdyby nie Kościół przez te dziesiątki, setki lat, to być może w tej chwili bylibyśmy Białorusią. Instytucja ma za uszami i powinna się w piersi pobić, ale nie wszyscy. Mam kolegów zakonników, bardzo mądrych. Idiotów jest pełno wszędzie, wśród księży, polityków, dziennikarzy, muzyków, ale może to doprowadzi do jakiegoś oczyszczenia Kościoła. Papież Franciszek na przykład jest dla mnie super papieżem na te czasy. No super osioł, no co ja tam będę... Mam to rozbierać na czynniki pierwsze? To tak jakby Kościół... Do istnienia Boga był potrzebny Kościół. Nie, kolego. Jak on tam? Muniek Staszczyk. Muniek. Walnij się w bańkę i przestań pieprzyć durnoty. Bóg był przed wszystkim i nie potrzebował nawet ciebie. Mnie też nie potrzebował. Istnieje od zawsze, na zawsze. I przestań i tak dalej, nie? A co do tej Białorusi? A może byś tak poszedł trochę na południe? No zobacz. Na Ukrainie tam katolicyzmu tak trochę mniej. A zobacz, jacy mądrzy ludzie, jak się postawili największemu złemu imperium w dziejach świata, jak ściągnęli pory kacapowi. No, Muniek, zacznij myśleć i przestań pleść bzdury. Wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, posłanka Joanna Scheuring-Wielgus w programie Onet Opinie. Również była rozmowa o tym artykule 196, też twierdzi, że powinien być usunięty. Pod koniec rozmowy, kiedy była mowa o postawie papieża wobec ataku Rosji na Ukrainę, którego tak papież nie nazywa, prowadząca Eliza Michalik nawiązała do Biblii. A Biblia mówi: niech mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, a wszystko inne od złego pochodzi. Czyli prosto trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Posłanka Scheuring-Wielgus. A kto czyta Biblię, proszę mi powiedzieć, wśród chrześcijan? Eliza Michalik. A kto w ogóle czyta, pani poseł? Posłanka Scheuring-Wielgus. No właśnie. Wydaje mi się, że osoby, które są zainteresowane w ogóle religijnością i w ogóle kwestią wiary, Biblię czytają. Ja na przykład nie przeczytałam całej, ale czytam wyrywkowo i uważam, że to jest całkiem świetna lektura. Tylko to jest lektura, która nie jest w praktyce używana przez, nie chcę powiedzieć wszystkich, ale przez bardzo dużą część katolików. I mówię o tym z przykrością, dlatego że akurat w Biblii jest mnóstwo przypowieści, mnóstwo porad tego, jak powinien zachowywać się człowiek, dla którego wolność drugiego człowieka, godność drugiego człowieka jest czymś ważnym i istotnym. Dobrze, że pani poseł się poprawiła, bo najpierw powiedziała chrześcijan, a potem katolików, że to ogromna część chrześcijan nie czyta Biblii. To myślę, że jest nieprawda, bo chrześcijanie to są ci, którzy należą do Chrystusa. Słowo chrześcijanie nie podchodzi od słowa chrzest, tak jak część, czy znaczna część Polaków myśli, tylko pochodzi od słowa, od osoby Jezusa Chrystusa. To są ci, którzy należą do Chrystusa, Chrystusowi inaczej. A w jaki sposób człowiek staje się Chrystusowy? Tu pani posłanka powiedziała, że w Biblii jest dużo przypowieści, mądrych rad i to jest wszystko prawda. Ale tu jest odpowiedź na to pytanie.
jak wrócić do Boga, jak stać się Chrystusowym, jak otrzymać zbawienie. Ta przypowieść o synu marnotrawnym bardzo pani posłance i wszystkim innym też dedykuje. Musisz podjąć decyzję. Chcę wrócić. A z drugiej strony tam wychodzi naprzeciw ojciec i czeka. Można pociągnąć dalej. Co zrobił Bóg Ojciec? Posłał swego jednorodzonego syna, jedynego syna, Boga syna, niewinnego, który umarł na krzyżu Golgoty, strasznie cierpiąc za moje i twoje grzechy, a potem zmartwychwstał. I teraz stoi i kołacze do twoich drzwi i mówi: chcesz dalej żyć w bagnie? Chcesz dalej żyć w buncie lub obojętności wobec Boga? Czy chcesz wrócić jak ten syn marnotrawny, który zobaczył, że tam nie ma życia i chce wrócić do prawdziwego życia? Jeśli chcesz, to ja już czekam. Oto stoję u drzwi i kołaczę do ciebie. Jeśli posłyszysz mój głos i drzwi otworzysz, mówi Jezus do ciebie, teraz wejdę do ciebie i będziesz ze mną wieczerzał tu na ziemi, aż potem bez końca w niebie. To jest przesłanie, które jest najważniejsze w całej Biblii. Jak wrócić do Boga? Jak otrzymać przebaczenie wszystkich grzechów, także przyszłych? Jak być zbawionym? To apel do wszystkich, którzy już czytają, albo którzy jeszcze nie czytają Biblii, a zaczną. Mamy nadzieję, że do tego też dojdą. Ja mam nadzieję też, znaczy nie nadzieję, tylko konstatację taką, że rzeczywiście w środowiskach niekościelnych, antykościelnych, antyklerykalnych, może częściowo lewicowych, jest większy dzisiaj zwrot ku Bogu niż w środowiskach tej klasycznej katolickiej prawicy. Tam to jest oblężona twierdza, nazywanie czarnym, białe, nie? To, co tam pamiętacie, Kaczyńskiemu się kiedyś pomyliło. To robią już świadomie publicyści katoliccy, tacy wieszczowie jak ksiądz Tadeusz Rydzyk, tego środowiska właśnie, nie? Kłamią w zaparte. Gwałcenie dzieci? A ktoż jest bez grzechu? Pamiętacie? Co Rydzyk z Ziobrą wyprawiali? Sabat, a nie żadne chrześcijaństwo. Sabat diabelski to był, a nie chrześcijaństwo. Kiedy drwili z gwałconych dzieci i mówili, no cóż to ksiądz ten, który już nie żyje, ten biskup jakąś tam nazywa, pamiętasz? Co tam go bronił, jak to męczennik medialny według Rydzyka, a Ziobro oklaski dawał i tam się kłaniał i nie wiem, całował w co, czy jeszcze inne rzeczy Janiak robią. Janiak właśnie, nie? Także to jest katolicyzm. Jeśli ktoś wspiera tę instytucję, niech nie wyciera sobie gęby Bogiem. Niech nie mówi, że idzie do tego diabolicznego świata, do tej diabolicznej instytucji, która się zaparła Jezusa, która zdradziła Jego słowo, która odprawia bałwochwalcze mszy za ofiary, za grzechy, kiedy Jezus na krzyżu raz na zawsze zapłacił za wszystkie twoje grzechy. Że robisz to dla Boga. Nie. Robisz to dla spokoju sumienia, dla sąsiadów, żeby na krytykę, na prześladowania innych katolików się nie narażać. A wiem, co to znaczy z własnego doświadczenia. Ze strachu tam idziesz, a nie dla Boga. Jeszcze wasze komentarze. Bartłomiej Pankowiak. Janusz Szymik mówił wczoraj w TVN24 o przypadku pana Kazimierza, który oskarża nie tylko o tuszowaniu spraw pedofilskich w kościele kardynała, ale również o stricte wykorzystanie seksualne przez niego. Ha, warto ja obejrzeć się nie dziwię i zapoznać się z tymi informacjami. Kolejne pisma z Watykanu wobec Dziwisza mogą już nie być takie neutralne. Będą. Tu Watykan, tak jak powiedziałem, dlaczego nie... To jest tak jak w mafii. Mafia albo służby specjalne. Mafia i służby specjalne rządzą się mniej więcej tymi samymi regułami. I jeśli ktoś jest agentem jakiejś mafii czy służby specjalnej, jeśli zostanie przyłapany, co mówi? Dowody mu pokazujesz. Nie ukradłem. Nie zrobiłem. Niewinny. Nieprawda. Co mówią jego przełożeni? Niewinny. Nie słyszeliśmy. Nie widzieliśmy. To jest system wzajemnej zmowy i właśnie takiego lekceważenia tak zwanej opinii publicznej. I oni to w Polsce na tym żerują. Na tym żeruje Kościół rzymskokatolicki, jego hierarchia, czyli biskupi i ich różne tam przydupasy, wicebiskupi, jakoś tam pomocniczy biskupi i reszta, nie?
Warto sobie zdać sprawę, spojrzeć tak z lotu ptaka na historię chrześcijaństwa. Nie? Można powiedzieć, że ona poszła w trzech kierunkach. No, jeden to ten znany kierunek katolicki, drugi kierunek prawosławny, czyli wschód, nie? Bizancjum, no i trzeci kierunek protestantyzm, reformacja. Nie? I teraz jeśli byśmy spojrzeli na relacje tych trzech kierunków z władzą państwową, nie? Jak to właśnie te sprawy wolności, sprawiedliwości, prokuratury i tak dalej, jak są w tych trzech kierunkach, można powiedzieć, w których poszło, rozdzieliło się chrześcijaństwo. Ja nie mówię, że te dwa kierunki są chrześcijaństwem, tylko one wyszły z chrześcijaństwa, a dzisiaj to już zdradzają Jezusa Chrystusa i Biblię. Kościół wschodni, czyli bizantyjski, bardzo jasno powiedział, jesteśmy na usługach cara, cesarza. Czyli cesarz jest Bogiem, to co powie cesarz jest Bogiem, a my jesteśmy jak gdyby, bo on jest namaszczony, nie? A my jesteśmy jego takimi akolitami, nie? Że tylko mu tam umacniamy władzę cesarza. Nie? I to widzimy, że przez cerkiew moskiewską to Putin jest czczony, adorowany, on teraz nawet sam był w cerkwi, a zrobili montaż, że niby był na jakimś tam nabożeństwie, no to użął tam razem ten z KGB na stolcu putinowskim, tego tam priecjednika, tego kołchozu, no i ten kagiebista na stolcu tam... Jakoś wszyscy byli ubrani tak samo jak rok temu. No właśnie, patriarchy Cyryla, tam sobie siedzi kagiebista i razem kłamią, nie, urzą i tak dalej, nie? Czyli to jest zapszaństwo, to w ogóle z chrześcijaństwem nie ma nic wspólnego, jeśli chodzi właśnie o relacje do władzy państwowej, nie? To jest praktycznie Kościół na służbie władzy. I Kościół rzymski poszedł inną drogą. Mówi, co my będziemy służyć cesarzowi? Szczególnie, że wtedy cesarstwo, kiedy formował się Kościół katolicki, to cesarstwo chwiało się zachodnie i praktycznie poszło w niebyt. No toż papież mówi, noż ja nastajaszczy kandydat na cara, nie? No to katolicyzm poszedł w kierunku, że to on będzie cesarstwem. Nie? Zbudujemy feudalny system. Przecież papieża nosili na lektyce. I miał jeszcze całkiem niedawno i miał taką potrójną koronę. To jeszcze w XX wieku się działo to wszystko, nie? Czyli system feudalny, gdzie papież jest nad królami, jest cesarzem, nie? I tam się, no to już tam świeccy cesarze czy królowie w Europie mówili, to nie, no my jesteśmy tu królami, tu jest cesarz, tu tam szczególnie cesarz niemiecki jakoś nie bardzo lubił tych dziadów z Rzymu, nie? I wojny były, normalnie się naparzali. Piosenkę Luther poproszę na koniec, to tam zobaczycie ten czas, nie, papież w zbroi, Kaczmarski śpiewał, papież w zbroi, w ubóstwie tkwi tłuszcza. To jest to, wczoraj na kazaniu mówiłem, państwa katolickie zawsze będą biedne, czy biedniejsze od innych, no bo coś tam będą robić, ale zawsze będzie im ta mafia wyrywać najcenniejsze efekty ich pracy, nie? Także tak wygląda ten drugi system. Ale, to poczekam chwileczkę, do trzeciego przejdę, nie? Żeby co się teraz stało z katolicyzmem, w którą stronę on poszedł, bo teraz zarysuję trzecia strona, nie? Tu jest trochę trudno ją zdefiniować, ale można by powiedzieć, że to jest wolność. Protestantyzm to wolność. Wszystkie państwa protestanckie doszły do wolnych społeczeństw, do republiki chrześcijańskiej, gdzie każdy ma takie same prawa, niezależnie od wyznania, niezależnie od poziomu hierarchii społecznej, jaką zajmuje. To uczciwa praca, to talenty, to błogosławieństwo Boże decydują, mówię, generalnie o tych sukcesach człowieka, a nie urodzenie, nie poparcie księdza biskupa, nie tam lizanie czyjeś i różne takie rzeczy, nie? Dlatego ludzie z całego świata, którzy mieli godność i odwagę, tak, no, że tak powiem, masowo do najbardziej potężnego państwa chrześcijańskiego, protestanckiego świata, czyli do Stanów Zjednoczonych, tak masowo się garnęli jeszcze, pomimo, że już ta gwiazda, można powiedzieć, przygasła Stanów Zjednoczonych, tam jest coraz mniej biblijnego chrześcijaństwa, coraz więcej durnoty, lewactwa, no to już tam o tym mówiliśmy wielokrotnie, to jeszcze jednak w porównaniu z katolicką południową czy środkową Ameryką, to jest dużo lepiej i tam ludzie walą, nie? Czyli wolność, republika chrześcijańska. Czyli mamy najpierw Bizancjum, gdzie Kościół służy carowi, katolicyzm, gdzie to Kościół, papież chciał być carem,
Nie? I likwidacja systemu feudalnego, w ogóle nie ma carów, nie ma królów, jeśli to tylko gdzieś do dekoracji, a są wolni ludzie, czyli wolność. No i katolicyzm, że tak powiem, stał po środku w pewnym momencie historii i gdzieś tak w XX wieku ostatecznie wybrał. I o tym pisał Mackiewicz. Zobaczcie, publicysta prawicowy. Związany z tą narodowo-katolicko tam jakąś stroną, nie z protestantami. Napisał książkę Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy. A drugi autorytet dla katolików takich bardzo tych, ten profesor Konieczny, czekaj, dobrze mówię? Tak. Napisał wiele książek na temat różnych cywilizacji i jedną z nich polecam, cywilizacja właśnie bizantyjska, gdzie też omawia te klimaty i w cywilizacji bizantyjskiej pisze tak. Jeśli by popatrzeć na Europę, w ogóle do Stanów Zjednoczonych nie sięga, popatrzeć na Europę, tu wschód, tu centrum, tu zachód, Wielka Brytania. To gdzie ideały chrześcijańskie wolności, piękna i tak dalej, on takie tam pięć takich rzeczy, badał cywilizację pod kątem takich pięciu cech, nie, prawda, i dobro, i różne takie, nie, gdzie najbardziej rozwinęła się cywilizacja chrześcijańska? No ktoś by pomyślał, no w Watykanie, nie? No tuż we Włoszech, bo najbliżej. I Felix Konieczny miał na tyle uczciwości, że wiecie, co powiedział? Wiecie gdzie? W protestanckiej Wielkiej Brytanii, w protestanckiej Anglii. No to tyle, tyle w temacie. W XX wieku katolicyzm skręcił, szukając cara, chcąc być tak jak Bizancjum, ochraniane, karmione przez cara, nie? No, cerkiew moskiewska dobrze tam wygląda i tak dalej, nie? Skręcił właśnie pod opiekę. Najpierw Hitlera, a potem w połowie, wtedy właśnie, kiedy Mackiewicz już to opisywał, skręcił pod opiekę carów rosyjskich. I dzisiaj papież Franciszek jest utrzymankiem komunistów, zarówno z Chin, jak i z Moskwy. No i teraz nałóżcie to na to, co dzieje się w Polsce, co dzieje się w Kościele polskim, na te skandale obyczajowe, na niewinność Dziwisza. To w ogóle kuń by się uśmiał. Komu służycie? Jeśli chodzi o moralność, służycie diabłu, drodzy katolicy, diabelskiemu systemowi. Jeśli chodzi o geopolitykę, służycie diabelskim satrapom, jak Putin czy Xi Jinping. Kiedy wreszcie do was dotrze, że Jezus na was czeka? Nie Kościół, Jezus osobiście. Józef pisze, Watykan działa jak mafia, a z kolei Damian przypomina, Muniek zapomniał, jak śpiewał o czerwono-czarnej mafii. No to tak jak Kukiz. Kupisz. Jak to ksiądz proboszcz zbliża się? Towarzyszu, kupisz. Faktycznie w piosence Tale of King jest to widać. Między innymi, ty wiesz, kto rządzi w mieście, tu biskup z komisarzem King i mam dosyć tego miasta czerwono-czarnej mafii. No, no widzicie. Zobaczcie, wielu ludzi naprawdę dobrze zaczyna. Szuka ideałów. Nawet początkowo są gotowi płacić cenę za ideały. Ale kiedy gdzieś przekraczają trzydziestkę, uważaj Czarek, bo to właśnie w twoim wieku ta zmiana, o której powiem, ja nie mówię, że to u ciebie i tak dalej. Ale kończy się ta młodość typu 19, 22, 16 lat, nie? Ten okres się kończy i zaczyna się twarda rzeczywistość. Trzeba rano wstać, pójść do roboty, jak się ożenisz, no to tam żona czegoś chce, dzieci płaczą, pralka się zepsuła. Trzeba pieniędzy. I wtedy... Już coś łamie w krzyżu, już coś tego trzeba pieniędzy. No, to tak widzę, że jesteś przygotowany, dobrze. Skoczy. No, to właśnie chodzi. I wtedy ci wszyscy kupisze, czy tam jakieś te tam muńki, wstańki, wańki, wymiękają. Widać, że oni nie mają kręgosłupa, że oni chcieli dobrze. Mieli, że tak powiem, szczytne cele. Prawda, dobro, miłość, make love, not peace, nie? Nie, czekaj. Inaczej. Make peace, not war. Ale nie chodzi o peace, ten z Żoliborza. Chociaż. Chodź. Dobra. Przychodzi twarda rzeczywistość i oni sprzedają ideały.
i zaczynają służyć, tak jak papież służy Xi Jinpingowi i Putinowi. Oni służą jakimś mniejszym satrapom, którzy im posmarują chleb. I tak się kończą. I dlatego to są ludzie niegodni uwagi waszej. Oczywiście te ich początkowe walki o wolność, czy jakąś tam prawdę, nie? Jak ktoś chce sobie posłuchać Kukiza z dobrych lat, to niech se tam słucha. Jest paru gości, ja tam trochę też już przeżyłem w swoim życiu, ale jest na przykład taki ten, no, kult. Nie? On się chyba nie sprzedał. Kazik Staszewski. Właśnie. Chyba nie. Znaczy, chyba nie. Tam zarabia nieźle chyba. No, myślę, a ale... niech mu da Bóg jeszcze więcej. Ja mu nie żałuję. Wczoraj mówiłem i dzisiaj rano też jeszcze o bogactwie. To absolutnie nie jest nic złego. Ale wydaje się, że, szczerze się wyraża. Ale się nie sprzedał. Ludzie mu płacą za to, że on prawdę im śpiewa. Noż to podobnie jak na Idź Pod Prąd dają. Bartek Pankowiak, jeszcze raz. Cackają się z nimi jak ze świętymi krowami. Wjazd na bombach, kajdaneczki, przeszukania, no. Sąd i wyjazd. Tak powinno być w normalnym kraju. Bo Polska nie jest normalnym krajem, Bartek. I to jest nasze zadanie. Wczoraj mówiłem o tym kazanie. Naprawdę jest czas przemiany. Ja nie będę powtarzał tego kazania. Ale Polska dzisiaj ma szansę. Tak jak Ukraina odrobiła swoją lekcję od 8 lat. O tym mówił prezydent, były prezydent, pastor, kaznodzieja baptystyczny Turczynow u nas w piątek. Możecie naprawdę, 15 minut, bardzo wartościowe przesłanie. On pokazał, co się stało w tym duchowym wymiarze właśnie w narodzie ukraińskim. To samo może się teraz stać w narodzie polskim. Budzimy się. To jest dziejowa chwila dla Polski. I naprawdę, teraz wiem, że już niektórzy mają dość, że przeszliście wiele, ja też. Poobijani jesteśmy. Ale teraz otwierają się drzwi. Teraz się zmienia sytuacja. To nas nie może zabraknąć. To nie możemy tracić nadziei. To właśnie teraz jest nasz czas. I pyta jeszcze Johnny Walker. Należy zadać pytanie, dlaczego w tym kraju tak jest, jak jest. No myślę, że w dużej mierze już odpowiadałeś na to i wczoraj. Biskupi katoliccy ukradli nam Polskę. To się nazywa kontrreformacja. Jezuici, Targowica, ukradli nam, wolnym Polakom, Polskę. My ją teraz mamy odzyskać. To jest nasze zadanie na dziś, na to pokolenie, tych 30-latków, tych 16-latków, którzy już nie chodzą do kościoła i mają go w dupie. No i tych starych capów, dziadów jak ja. Jeszcze coś tam mamy, doświadczenia i mądrości, pomożemy. Także to tym zakończmy, znaczy zakończmy i rozpocznijmy działania dalej, ale zakończymy. Teraz twój ruch, program tak pokażę. O. Tak jest. Polecamy wspomniany wywiad z Aleksandrem Turczynowem. Rosjanie nazywają mnie krwawym pastorem, także artykuł na stronie Idź Pod Prąd. PL. Przypominamy o bezpłatnych lekcjach języka polskiego dla pastorów i chrześcijańskich liderów. Zgłoszenia przyjmujemy na adres kontakt@megakościół.pl. Głównie z Ukrainy, ale jak się zgłosi tam ktoś z Gruzji czy gdzieś, to też pomożemy. Dziś o 18:00 w dogrywce wywiad z Witalijem Susem, założycielem Fundacji Pomoc dla Sierot, który wraz z pastorem Henrykiem Skrzypkowskim z Kościoła Baptystów w Chełmie opowie o tym, jak Polacy pomagają Ukraińcom w potrzebie i jakie pozytywne skutki ma to dla naszych społeczeństw. Bardzo, bardzo ciekawy. To jest wywiad, w którym też miałem jako słuchacz okazję uczestniczyć przed paru dniami. Naprawdę ten nasz gość, przyjaciel zza wschodniej granicy, bardzo ciekawe rzeczy mówi o duchowej przyszłości Polaków, którą on już widzi, że zaczyna się dziać ta przyszłość. Bardzo polecam. Dziś o 18:00. Oby się ta przyszłość odmieniła, a to zależy od każdego z nas. Tak jak mówiłeś wczoraj, wolność zaczyna się od wolności indywidualnej. To jest sprawa osobista, a dopiero potem społeczna. A żeby była ta wolność, potrzebny jest Jezus Chrystus. Skoro cytowaliśmy wieszczów dwudziestowiecznych, sobie pozwolę sięgnąć jeszcze do wieszcza XIX-wiecznego. Zygmunt Krasiński tak oceniał wtedy stan Polaków, że wojen u nas religijnych nie było, to tylko dowód, że nikt w nic nie wierzył mocno. O to, w co ludzie wierzą, biją się.
Wojna jest znakiem życia. Naród polski bywał zawsze leniwy do wojny, do pospolitego ruszenia lubił wygódki, ale za to fanfaron wielki, bo ten tylko się chełpi, kto czuje niedostatek rzeczy. Trzeba było okropnie słabych i ślamazarnych ludzi, by po oczytaniu się w starożytnych, po obznajomieniu się z całą cywilizacją europejską, dać się opanować przez jezuitów, by dać sobie wydrzeć z rąk wszystko przez ludzi, którym nie wierzyli, bo któż z panów polskich wierzył katolicyzmowi? No i już prokurator cię tutaj będzie męczył, dręczył i tak dalej. Jakiego ty wieszcza czytasz? Tyś Rydzyka powinien cytować! Coś ty tu jakieś wywrotowe, jakieś mądrości. Znalazł się, mądry. No już tak ci powie prokurator, ja wiem, do czego oni są zdolni. No oczywiście to można się zgadzać czy nie zgadzać. Rzeczywiście reformacja dotknęła polską szlachtę powierzchownie, bo to rozumiem, że naszemu wieszczowi o to chodzi. Tak jak oni stosunkowo łatwo przyjęli te nowe idee Lutra, łatwo zaczęli tam gdzieś poczytywać dla ciekawości troszeczkę Biblię, Nowy Testament, zresztą już 100 lat wcześniej mniej więcej już był dostępny po polsku, Biblia Królowej Zofii i tak dalej. Także to Polacy nie od Niemców dostali Nowy Testament po polsku, tylko już i polscy duchowni właśnie pod wpływem Czechów, pod wpływem husytyzmu, już wcześniej w tę stronę wielu z nich szło, między innymi Biernat z Lublina, tutaj także mamy też lubelskie tradycje bardzo zacne. I oni tak stwierdzili, fajne to, no zbawienie za darmo, nie trzeba tam księdza w dupę całować i podatków kościelnych płacić i nie będzie sądów kościelnych tutaj. No tak ogólnie z przyczyn pragmatycznych można powiedzieć, duża część, nie cała, duża część, bo na przykład Śląsk Cieszyński to jest przykład czego innego, ale duża część, mówię o pewnej generalnej zasadzie, poszła ze względów pragmatycznych w kierunku idei reformacji, w kierunku protestantyzmu. Nie? I kiedy przyszła odpowiednio silna presja jezuitów, o których tu słusznie właśnie nasz wieszcz mówi, poparta władzą królewską, to oni stwierdzili, nie opłaca się ryzykować naszych dóbr, naszej wygody, a już głową to tam kto by chciał ryzykować. Toż tam my se będziemy w sercu wiedzieli, że ksiądz nie ma racji i mamy jego gusła gdzieś, ale na zewnątrz Panu Bogu tam świeży diabłu ogarek i się na mszę pójdzie. Nie? To przykład francuski przecież, nie? Henryk sam tak powiedział, jeden z protestantów, kalwinów francuskich powiedział, że Paryż wart jest mszy, nie? Czyli warto przejść na katolicyzm, żeby zostać tam z jakiegoś zadupia pod Pirenejami, żeby zostać królem całej Francji, nie? No to tak mniej więcej podobna i Francja też przegrała reformację, dopiero teraz się budzi, jeśli chodzi o Biblię i ta rzeź hugenotów tak zwana, nie? To i Polska też, polska szlachta zgodziła się na terror katolicki, na kontrreformację, na rządy jezuitów, ale w tym momencie podpisała wyrok na państwie i narodzie polskim. Państwo zlikwidowane, naród tułaczy, naród bez państwa. I później siedzieli na tym paryskim bruku i wylewali te łzy. A trzeba było stanąć jasno przy Jezusie i Biblii i pogonić jezuitów. A tak przy okazji, wiecie z jakiego zakonu jest Franca? Ta, która dogmat o nieomylności Dziwisza właśnie ogłosiła. Tak przypadkowo, jezuic. Zupełny przypadek. Krasiński jednak jakieś pozytywy widzi. Były u nas indywidualne cnoty i bohaterstwa, tylko narodowych nie było, tak stwierdził. Myślę, że możemy też powiedział, naród wspaniały. A to odwrotnie, naród wspaniały, ale ludzie... No i tak, i teraz byś miał ten sam paragraf, co ja. No widzisz... Kończcie ten program do ekipy technicznej, bo nas tu wszystkich pozamykają, jak jeszcze... Po programie, pomyśl dziś pastora Chojeckiego, jeśli chcesz być bogaty...
No, i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, początek wyprawy kijowskiej. Polecamy jeszcze książkę, wywiad z Bartkiem Pankowiakiem, który, no, widzimy, że ogląda, pozdrawiamy, bo komentował. Wygrałem z księdzem pedofilem wywiad z Rzeka, właśnie z Bartkiem Pankowiakiem, ja bardzo polecam. A teraz piszemy, Bartek, książkę Wygrajmy Polskę razem. O. Ja Lutra jeszcze poproszę na koniec. Piosenkę. Tak, i na koniec jeszcze będzie piosenka. Ta książka oczywiście w sklepie Idź Pod Prąd do kupienia, a także w jakichś innych księgarniach, jeśli ktoś, nie wiem, chce dotknąć przed zakupem, ale bardzo, bardzo fajna, fajnie wydana. Także po programie, jak wspomniałem, pomyśl dziś, jeśli chcesz być bogaty, i kartka z kalendarza, początek wyprawy kijowskiej oraz pieśń Luter. Dziękuję wam bardzo. Komentujcie, podawajcie dalej, piszcie swoje wrażenia z tego, co się dzieje w Polsce i co zrobić, żeby było lepiej, w komentarzach, w następnych programach. To będziemy czytać. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Wcześniej był z nami redaktor Piegza z Onetu. Bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Do zobaczenia. Wczoraj mówiłem kazanie o tym, w jaki sposób uczynić Polskę wielką, wolną, sprawiedliwą i właśnie, i bogatą. Dla wielu ludzi, może nawet dla większości ludzi, sprawy materialne są kluczowe. Jeśli należysz do takich właśnie ludzi, to mam dla ciebie propozycję refleksji. Skąd bierze się bogactwo? Nie? Można powiedzieć, że są takie trzy źródła bogactwa. Pierwsze, takie dość oczywiste, to praca własnych rąk. Nie, i o tym Biblia mówi, to jest coś dobrego i tak dalej. Nie? Drugi rodzaj, skąd możemy, czy źródło bogactwa, to jest diabeł. Niektórym ludziom, którzy się zaprzedadzą diabłu, on sam daje bogactwo. Kuszenie Jezusa właśnie na tym polegało, że diabeł obiecywał Jezusowi, że da mu tam wszystko, skolko ugodno, tylko żeby ukląkł przed nim i oddał mu pokłon, nie? No i jest trzeci sposób. Trzeci sposób. Może to nie będzie takie bogactwo ze złotym sedesem i tak dalej, ale na pewno będziesz miał na wszystko, co ci potrzeba, i jeszcze będziesz miał na pomaganie innym dość dużo. Nie? Czyli będziesz bogaty w świetle tego świata, gdzie większość ludzi to nawet na własne potrzeby ledwo tam wiąże koniec z końcem. Jak ten trzeci sposób? A to trzeba się dogadać z najbogatszą osobą we wszechświecie. No i z kim? No otwórz sobie Ewangelię Mateusza. Samą końcóweczkę Jezus żegna się ze swoimi apostołami i mówi do nich. To jest 28 rozdział, 18 werset. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Władza i pieniądze, nie? Jezus jest Panem świata. Jest Panem także pieniędzy. Panem bogactwa. I On obiecał. Szukajcie wpierw mojego królestwa, a wszystko inne będzie wam dodane. Dlatego, jeśli te sprawy materialne cię najbardziej zajmują, to odsyłam cię, porozmawiaj z Jezusem. Poznaj Jego słowo. Może też zobaczysz, że są inne wartości niż pieniądze. Piątego kwietnia 1920 roku Wojsko Polskie rozpoczęło ofensywę przeciwko Armii Czerwonej na Ukrainie. W operacji tej wzięły udział trzy polskie armie. Druga generała Antoniego Listowskiego, trzecia generała Edwarda Śmigłego-Rydza i szósta generała Wacława Iwaszkiewicza. Razem z Wojskiem Polskim walczyły oddziały Ukraińskiej Republiki Ludowej Semena Petlury, 6. Dywizja Strzelców Siczowych podpułkownika Marka Bezruczki, a potem jeszcze 3. Dywizja Strzelców pułkownika Aleksandra Udowyczenki. 26 kwietnia zajęty został Żytomierz, 27 kwietnia Berdyczów i Koziatyń. W Koziatyniu 1. Dywizja Jazdy generała Romera wzięła do niewoli ponad 8 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej. Zdobyto 80 lokomotyw, 2 tysiące wagonów i wiele ciężkiej broni. Od tego dnia bolszewicy co
wycofali się, unikając walki. 7 maja polska kawaleria wkroczyła do Kijowa. Wojska polskie przekroczyły Dniepr i doszły do browarów. Piłsudski wydał odezwę zapowiadającą utworzenie niepodległej Ukrainy. Petlura rozpoczął tworzenie ukraińskiej administracji i rozbudowę nielicznej armii. Z rozkazu Piłsudskiego na urzędach wywieszano tylko ukraińskie flagi. Jednak Ukraińcy, wymęczeni kilkuletnią wojną i obawiający się powrotu polskich panów, odnosili się do poczynań Petlury i Polaków obojętnie lub nawet wrogo. Utrata Kijowa spowodowała, że nawet wrogo nastawieni do tej pory do bolszewików Rosjanie zaczęli ich wspierać, uznając, że zagrożone jest istnienie Rosji. Między innymi zaczął doradzać dowództwu Armii Czerwonej najlepszy generał rosyjski I wojny światowej Aleksiej Brusiłow. Wkrótce ruszyła kontrofensywa bolszewicka. Wojsko polskie pokonało Armię Czerwoną w bitwach pod Warszawą i nad Niemnem, ale stworzenie sprzymierzonej z Polską Federacji Państw od Estonii po Naddniestrze, do czego dążył Piłsudski, okazało się ponad siły Polski. Zamku Wartburg na stromym urwisku, te niemieckie przepaście i szczyty, wbrew mi woli, jak woli ucisku, wyniesione pod boskie błękity, Pismo Święte z wszechwładnej łaciny na swój własny język przekładam. Ożywają po wiekach dawne cuda i czyny, matką Ewa znów ojcem, znów Adam. Gdyż nim jest mi tragiczny Abraham, gdy poświęcić ma syna w ofierze, widzę ogień na Sodomy dachach, gdzie zwęglają się grzeszni w niewierze. Bezmiar winy i kary, surowość brzmią prawdziwie w mym szorskim języku. Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo, ale spójrz wokół siebie, krytyku, że Rzym za gotówkę odpuszcza, lecz wojennej się nurza rozkoszy. Papież zbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza, z której groszy katedry się wznosi. W dawach katedr transakcje przeteczne ksiądz spowiednik rozgrzesza za bilon. Takie zbyło i będzie, zło i dobro jest wieczne, lecz nie może być wieczny Babilon. Z tym więc walczę jak mnich augustianin, moralności teolog to przybył, bo w stolicy wołają poganin, reformator, heretyk, polityk. Tak papieską ja bullę spaliłem, lecz szukajcie miast, które on spalił. Ja na wrotach kościelnych tezy swoje przybiłem, on nie wykluł, a mnisi śpiewali. Słowa palą, więc pali się słowa, nikt o treści popiołów nie pyta, ale moja ze Stwórcą rozmowa jak z niego do drzewa przybita. Niech się gorszy prałacia elita, niech się w mękach świat tworzy od nowa, lecz niech czyta, kto umie, niech nauczy się czytać, niech powraca do słowa.